Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. A gdyby tak, rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady dość popularne marzenie, ale my postanowiliśmy zrobić trochę inaczej: zabrać wszystko i wyjechać w bieszczady zabrać wszystko, co potrzebne do nagrania odcinka o tym niesamowitym miejscu, o pięknej naturze. I niełatwej historii. To ostatnie zwłaszcza w XX wieku, co nie znaczy, że tej historii nie warto poznać. Kiedy na dobre w Bieszczady zawitała nowoczesność? Czy tutejsza natura faktycznie jest taka pradawna? Na czym polegała akcja Wisła? Oraz kto i czemu bił w Bieszczadach harcerzy? Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Historia samej nazwy Bieszczady rozmywa się w historycznej mgle, tak jak czasem we mgle rozmywają się tutejsze lasy. W tym te, na których miejscu jeszcze kilkadziesiąt lat temu były gospodarstwa. Tak czy inaczej jedna z teorii głosi, że nazwa Bieszczady związana jest z legendarnym plemieniem Besów. Besowie mieli tutaj żyć długie wieki temu. Z kolei inna teoria głosi, że nazwa Bieszczady związana jest z duchami gór i czadami. Jeśli jednak chodzi o historyczne pewniaki, to pierwsza wzmianka z tą nazwą pochodzi z węgierskiego dokumentu z XIII wieku, ale nas bardziej interesuje już wiek kolejny. Bo to w wieku XIV nasz król Kazimierz Wielki dołączył do swojego królestwa Ruś-Halicką, czyli tereny Bieszczad między innymi. Kto tutaj wtedy mieszkał? Głównie Rusini. Przyszli Łemkowie i Bojkowie, którzy mówili swoimi dialektami ruskiego. Pokojowi ludzie zajmowali się głównie hodowlą bydła, rolnictwem. Podobnie pokojowy tryb życia prowadzili Żydzi tutejsi, którzy zajmowali się głównie handlem, ale i Polacy, którzy zaczęli tutaj coraz liczniej przybywać, aczkolwiek byli w potężnej mniejszości. Aczkolwiek nie miało to aż takiego znaczenia. Czemu? Bo wtedy kwestie narodowe nie miały takiego znaczenia. Ludzie uważali się bardziej za tutejszych, i w takiej atmosferze wzajemnej współpracy, chociaż wiadomo, że czasem zdarzały się spiny między sąsiadami, żyli sobie w cieniu kilku grodzisk i jednego głównego grodu, jakim był Sanok. Jednak to, że sobie nie skakali wzajemnie do gardeł, absolutnie nie oznacza, że mogli sobie po osadach spać spokojnie. Masowo robiono w portki ze strachu przed bezkidnikami. Kim? Lokalnymi zbójami, którzy zaczęli tu grasować w XV wieku, a w XVII i XVIII byli już prawdziwą plagą. Zresztą nie uciekali w te wciąż dzikie rejony wyłącznie uciekinierzy z głębi kraju, ale również do zbójeckich szajek dołączali chłopi, którzy stwierdzali, że już dla prywaciarza robić nie chcą i zamiast siać zboże, będą teraz siać terror. Co więcej, karierę przestępczą w okolicy robili również Żydzi. Jednym z najsławniejszych przywódców zbójów w okolicy był Jankiel Wolf, wcześniej kupiec. Sytuacja uspokoiła się dopiero, jak na rewir wjechali. Austriacy. Przodkowie Gustawa Klimta i innych malarzy zajęli te tereny w 1772 roku i włączyli w skład Galicji. Straszne, no z perspektywy niepodległej Polski jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o rozwój bieszczad, no to już niekoniecznie, bo to właśnie za Austriaka powstała tutaj pierwsza bita droga, a później, choć parę dekad to zajęło. Powstały połączenia, które połączyły kolejowo Lwów z Węgrami. Co więcej, powstało też całkiem sporo połączeń wąskotorowych, którymi śmigały drzewa ścięte w imię rozwoju tej okolicy. Zaczęto też wydobywać i rafinować ropę naftową, a zatem może i pod zaborami, ale te ziemie nabierały wiatru w żagle, a potem przyszła wojna. Pierwsza wojna światowa. Konflikt pozycyjny między Austriakami a Rosjanami trwał w tych okolicach w zasadzie od jesieni 1914 roku aż do końca tej wojny. Do dziś można spotkać ślady po okopach, które ciągnęły się kilometrami, ale to nijak nie oddaje potworności tego okresu. Tutaj poległo jakieś 100 tysięcy żołnierzy, aczkolwiek o jednej akcji powinniśmy sobie choć w paru zdaniach wspomnieć, bo mało kto o niej słyszał, a to naprawdę. Dziwne jak na sytuację, w wyniku której w powietrze wyleciało pół góry. 12 marca 1915 roku na górze Manyłowa, zwanej też swojego czasu, łysym wierchem z uwagi na brak lasu. Austriacy zdetonowali umieszczone przez swoich minerów pod rosyjskimi pozycjami ładunki wybuchowe i pierdyknęło to tak strasznie, że dokładnej liczby ofiar do dziś nie jesteśmy w stanie oszacować, ale mówimy tutaj o setkach, a pozostali byli w tak ciężkim szoku, że Austriacy bez większych problemów wzięli ponad 1200 jeńców. Oczywiście sami Austriacy też odnieśli w tych starciach straty, bo rzadko kiedy bywa tak, że ofiary są tylko po jednej stronie. Żołnierze nie tylko walczyli i umierali, ale też nieraz siali popłoch wśród ludności cywilnej. Żołnierze przychodzili do wsi i kradli. Nie tylko inwentarz, nie tylko zapasy, jakie chłopi sobie porobili na zimę, ale też rzekomo nierzadko dachy z chat. Dlaczego? Bo były kryte strzechą i tą słomą wojsko. Karmiło konie. Losem ludności cywilnej nikt się nie przejmował. Cywile i żołnierze umierali, byli grzebani na cmentarzach, o których niewiele osób dziś pamięta, za to doskonale pamięta się o konfliktach narodowościowych, które rozpoczęły się zaraz po zakończeniu Wielkiej Wojny. Dawni zaborcy w zasadzie przestali istnieć w dotychczasowym kształcie i pojawiła się szansa dla do tej pory uciskanych narodów na wyrwanie sobie niepodległości. Z tej szansy postanowili skorzystać zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Przy czym problem polegał na tym, że jedni i drudzy wyobrażali sobie swoje nowe państwa z tymi samymi terenami w granicach. 1 listopada 1918 roku swoje powstanie ogłosiła Zachodnioukraińska Republika Ludowa, a że, jak już wiecie, większość tutejszych mieszkańców pochodziła od Rusinów i identyfikowała się jako Ukraińcy, no to ukraińskie środowiska nacjonalistyczne nie miały większych problemów z przejmowaniem władzy, na przykład w Ustrzykach Dolnych albo w Cisnej, a to nie wszystko. Bo Łemkowie, jak już wiecie, obecni na tych terenach od bardzo dawna, najpierw utworzyli swoją republikę, a chwilę później połączyli ją z Ukrainą, Tymczasem Polacy, którzy też wtedy właśnie zaczynali bardzo trudną i to na wielu frontach walkę o to, jak będą wyglądać w przyszłości nasze granice, stwierdzili, że po pierwsze, tereny, na których dziś się znajdujemy, nam się należą, bo to przecież nasze było od Kazimierza Wielkiego aż do wjazdu tutaj Austriaków, a po drugie, że całkiem łatwo będzie Galicję Ukraińcom odebrać. A czemu? Bo może i ambicje mieli duże, za to uzbrojenie kijowe. Ich lokalne milicje w większości były wyposażone w siekiery, kosy. To też uznano, że nawet nasze świeże wojsko polskie, któremu wtedy do światowej potęgi było zdecydowanie dalej niż bliżej, raczej sobie poradzi. I tak też się stało. W wielu miejscach nawet nie doszło do walk, bo widząc przewagę w sprzęcie, dotychczasowi stronnicy Ukrainy odpuszczali. Nasi zajęli Galicję, w tym Bieszczady. Czy w związku z tym zapanował? Spokój? Zależy, co nazwiemy spokojem, bo na przykład w 1932 roku wybuchło powstanie chłopów z okolicznych wsi, tak zwane powstanie Leskie. No, chłopom nie spodobało się, że zostali zagonieni do nieodpłatnej roboty przy budowaniu dróg. Ten błąd został dość brutalnie stłumiony, ale warto zaznaczyć, że nie miał podstaw narodowościowych, chociaż te kwestie zaczynały odgrywać coraz poważniejszą rolę, no bo nie czarujmy się, nasi mogli zdecydowanie lepiej ogarnąć kwestię relacji z lokalsami na wschodzie. Piłsudski i jego elity bardzo słabo, w zasadzie w ogóle nie ogarniali wsi. Prawosławie było traktowane w najlepszym wypadku po Macoszemu. Odważnie sobie nasi pogrywali w stronach w zasadzie totalnie zdominowanych przez Ukraińców i Rusinów. Bo nawet już w 1938 roku Polaków w tych okolicach było w porywach z 15%. Do tego Żydzi jakieś 10%, a reszta to byli potomkowie Rusinów w lwiej części, identyfikujący się jako Ukraińcy. Trochę nam się robi powoli gęsta atmosfera, więc jak już jesteśmy przy latach 30., to odbijmy w stronę turystyki, bo dopiero od tego momentu możemy mówić o początkach turystyki w Bieszczadach. Kto jako pierwszy ukochał sobie te okolice? narciarze. W wiadomościach turystycznych z 1932 roku przeczytamy, że najpiękniejsze narciarsko są okolice Sianek i przełęczy Urockiej. Tylko jak ktoś był w tych okolicach choćby raz, to teraz zada sobie pytanie jak, jak tam jeżdżono na nartach, jak tam są lasy. Otóż wtedy tych lasów było zdecydowanie mniej, w większości to były ogromne tereny pod wypas i również na pasterskie potrzeby pociągnięte drogi, z których korzystali Narciarze. A jak rozeszła się pocztą pantoflową informacja, że Bieszczady to świetne miejsce na aktywny wypoczynek, to zaczęli też coraz liczniej zjeżdżać turyści bez nart. Nie mieli jednak łatwo, nie było żadnej bazy turystycznej. Ta zaczęła się rozwijać dopiero jak lokalsi poczuli rynek. Wtedy takim turystycznym centrum, jeśli można to tak nazwać, była miejscowość Sianki. Dzisiaj po stronie ukraińskiej ma może ze 100 domów i stację kolejową, natomiast po stronie polskiej nie ma jej w ogóle. Natomiast wtedy z sezonu na sezon robiła się coraz modniejsza. Widać było rozwój, ale niestety swoje plany na rozwój miała też trzecia Rzesza. Wybuchła druga wojna światowa. W czasie tego potwornego konfliktu Bieszczady raz były po radzieckiej stronie frontu, raz po niemieckiej, ale musimy koniecznie odnotować, że kiedy Bieszczady były pod hitlerowskim butem, to bardzo aktywnie działały tutaj nacjonalistyczne organizacje ukraińskie, które Niemcy potrafili bardzo skutecznie wykorzystać, podjudzali trwającą już tutaj od pewnego czasu niechęć lokalsów do Polaków. To też nasi mieli w tych okolicach naprawdę mocno pod górę. Pierwszy. Oddział partyzancki udało się tutaj zorganizować dopiero w 1943. Czy ktoś miał tu gorzej? Oczywiście Żydzi. W zasadzie cała lokalna społeczność zginęła. Kiedy wreszcie w 1944 przez te strony przetoczyła się Armia Czerwona, to niektórzy zapewne myśleli, że już wszystko wreszcie będzie w porządku. Ale nie w wielkiej polityce, tylko tak lokalnie, wreszcie będą sobie ludzie z powrotem żyli w tych swoich małych społecznościach. Obok cerkwi będzie stał Kościół, jak umrze sąsiad innej wiary, to się pójdzie na pogrzeb, mimo że to ta druga świątynia, i tam wsza jakaś taka. Trochę dziwna, ale i tak się pójdzie, bo to sąsiad. Albo jak sąsiad będzie miał żniwa, to się mu pomoże, a potem on pomoże nam. Liczono na to, że już wszystko będzie okej, okay, ale niestety ta polityka dziel i rządź przez lata, uprawiana przez władze wszelkiej maści, to podsycanie nacjonalizmów, efekty miały być straszniejsze niż ktokolwiek się spodziewał. Jeszcze wiosną 1944 roku w Bieszczadach zaczęło działać zbrojne ramię organizacji ukraińskich nacjonalistów. Ukraińska Powstańcza Armia, czyli w skrócie UPA, na wschodniej Ukrainie dość potężnie cisnęła z Sowietami, natomiast jeśli chodzi o zachód, no to tutaj głównym zadaniem było włączenie tych terenów w granice niepodległej Ukrainy. Przy czym te ziemie miały być nie tylko ukraińskie, ale też wolne od Polaków. Konflikty między narodami tliły się tutaj już od pewnego czasu, a Niemcy je tylko wzmocnili. Po czym zostali wypchnięci przez Armię Czerwoną, która idąc na zachód w Bieszczadach w zasadzie nie zostawiła żadnych sił. Symboliczne oddziały milicji nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa tym, którym nie po drodze było z upa, wspieraną przez większość lokalnej ludności. Ludzie dowodzeni przez Banderę zaczęli tutaj czystki wiosną 1944 roku. W średnim małym zamordowali siedem polskich rodzin, a później były kolejne dziesiątki Polaków zabijane przez ukraińskich nacjonalistów. Czy kiedyś opowiemy o tym więcej? Jak najbardziej, ale. Po pierwsze, to jest odcinek ogólnie o historii bieszczat, a nie o upa, a po drugie bardzo nam zależy na tym, żeby nie stać się pożytecznymi idiotami dla rosyjskiej propagandy, której taki materiał o podziałach w czasie wojny byłby wyłącznie na rękę, bo warto uściślić. Nagrywamy ten odcinek pod koniec października 2023 roku i nadal trwa wojna po rosyjskiej agresji na Ukrainę i niewiele wskazuje na to, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Odcinki o ciężkich relacjach między Polakami a Ukraińcami to temat, który ogarniemy już sobie po wojnie. To są rzeczy ważne, bo żeby razem iść do przodu w zgodzie, to trzeba sobie trudne rzeczy wyjaśnić. Nie tylko wziąć winę na klatę, ale tego samego wymagać też od drugiej strony. Wrócimy do tego wszystkiego po wojnie. Tymczasem wróćmy do tematu, bo rozdrapywanie ran na razie niczego nie załatwi. Wróćmy w Bieszczady razem z ósmą dywizją Ludowego Wojska Polskiego. To bowiem ona została wreszcie wysłana na miejsce, żeby chronić polską ludność cywilną przed szalejącymi nacjonalistami, którzy jednak nadal. Dawali się we znaki i to do tego stopnia, że w zasadce zginął generał Świerczewski. Dostał pośmiertnie Virtuti militarii, Jego imieniem masowo zaczęto nazywać ulice. Powstała jego piękna biografia, ale nie ma co po chłopie przesadnie rozpaczać, bo jego złotą legendę stworzyli właśnie komuniści. A tak na serio to był, no właśnie, komuch, mało tego, kijowy dowódca i jeszcze pijak, który często na bombie był też w robocie. Śmierć generała była dla komunistów znakomitym pretekstem do rozbujania wielkiej akcji przesiedlania z tych terenów Ukraińców na ziemię na zachodzie odebrane Niemcom. Po co? Żeby pozbawić upa lokalnego wsparcia, miejsc do ukrywania się, wszelkiego rodzaju aprowizacji, jaką zapewniali lokalsi, no i baza potencjalnych rekrutów. To też było bardzo ważne. Udało się, jak najbardziej upa, pozbawiona lokalnego wsparcia, musiała się zacząć wycofywać. Te oddziały były niszczone, aż w końcu wycofały się na Słowację. Wielki sukces? Zależy, kogo spytamy. Bo dla dziesiątek tysięcy ludzi, których wywieziono, a później setki kilometrów dalej, wyrzucono w totalnie obcych stronach z tekstem na pożegnanie, w stylu: Tu są po niemieckie domy, radźcie sobie. To była potworna trauma, zostawiali za sobą większość tego, co mieli ziemię, często bliskich. Do dziś ci ludzie albo ich potomkowie często nie mogą tego Polakom wybaczyć. Efektem akcji Wisła, wysiedlania ludzi i palenia albo pozostawiania pustych wsi było totalne zdziczenie bieszczat. Domy, cerkwie popadały w ruinę, natomiast zwierzęta gospodarskie i pozostawione psy zostały pozagryzane przez wilki. Natomiast całkiem nieźle poradziły sobie w dziczy koty. Zaczęły się krzyżować ze żbikami, i wielu naukowców uważa, że w okresie powojennym w zasadzie nie możemy już mówić o żbikach czystej krwi w Polsce. Wszystkie to tak zwane kotoszbiki. Jeśli zaś chodzi o mieszkańców, to po wysiedleniach zostało ich jakieś 11 tysięcy, głównie w Sanoku i w Lesku. Władze na wszelki wypadek zabroniły też przebywania w pasie przygranicznym o szerokości 20 km, więc natura miała wolną rękę i szybko upomniała się o tereny, na których wcześniej przez kawał czasu były jeszcze pola, łąki, sady, ogrody tereny, które wiele osób uważa dzisiaj za pradawną puszczę, w takiej formie powstały dopiero po wojnie, o czym przekonać się świetnie można choćby patrząc na zdjęcia lotnicze jeszcze z 1944 roku. Ale my wróćmy na ziemię. Zakaz przebywania w bieszczadzkiej strefie przygranicznej zniesiono w latach 50. i zaczęła wtedy wracać w te okolice turystyka. Jak pamiętacie, przed wojną Bieszczady szczególnie ukochali sobie narciarzy, ale teraz zdominować te rejony miała turystyka piesza, bo wystarczyło mieć dobre buty, siekierę i w zasadzie wszystko, bo nie było totalnie żadnej bazy turystycznej, a lasy były tak gęste, że szlaki trzeba było wyrębywać. Jednym z pierwszych takich odważnych był Władysław Krygowski, legenda polskiej turystyki. Dzięki jego zawziętości i popularność Bieszczad rosła. Zaczęto wytyczać trasy górskie, a te dzikie rejony pokochały najpierw setki, a później tysiące ludzi. W Bieszczady na obozy zaczęli też przyjeżdżać harcerze, których zaangażowanie, organizację pracy i świetną robotę na rzecz lokalnej społeczności i środowiska chwaliła władza. A jak władza coś chwali, to coś tu musi śmierdzieć, nie? A i owszem, z całym szacunkiem dla ZHP, bo bardzo często harcerze w naszej historii robili rzeczy po prostu niesamowite, bardzo ważne, ale w bieszczadach swojego czasu nieraz wyglądało to tak, że harcerze zostawiali po sobie po prostu straszny syf, co bardzo irytowało lokalnych mieszkańców, którzy szybko przechodzili od upominania do rękoczynów. Napierniczanie harcerzy zdarzało się tutaj wielokrotnie, o czym nieraz wspominał choćby w wywiadach znany lokalny muzyk. Pan olejarczyk z KSU. Swoją drogą zespołu otoczonego w Bieszczadach bardzo dużą czcią. W tym samym czasie, bez robienia syfu, działali również inni fani Bieszczad i lokalnego ekosystemu. Powstał Bieszczadzki Park Narodowy. Od lat 60. nad bezpieczeństwem coraz liczniejszych turystów czuwa Gopr. Ale co ciekawe, ludzie przyjeżdżali tutaj nie tylko po to, żeby podziwiać piękną przyrodę, ale też. Jak to określano, dziwaków różnej maści, naprawdę oryginalne persony, które przybywały tutaj, rzuciwszy dawne życie i sypiali w prowizorycznych chatach, w szałasach, a za dnia zajmowali się włóczeniem się, piciem albo wypalaniem węgla drzewnego. Opowiadali niesamowite historie, wielu z nich stało się legendami i dzisiaj mieliby od groma followersów. Powstawały też wielkie projekty: zapora wodna, gigantyczne, sztuczne jezioro w Solinie. Bieszczady były też niemym świadkiem walki komunistycznego państwa z Kościołem Katolickim. To przecież w Bieszczadach internowano kardynała Wyszyńskiego, a dziś, mimo że baza turystyczna jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, to Bieszczady nadal uchodzą za synonim Odnajdowania spokoju wśród pięknej przyrody. Przy czym warto pamiętać, że wiele z tych lasów, które dziś mnóstwo osób uważa za pierwotne, rosną w miejscach, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu były pola uprawne czy wsie. Jeżeli chcecie to lepiej zobaczyć, to w opisie zostawiamy Wam link do strony geoportalkrajowy.pl. To jest naprawdę ciekawe spojrzenie na bieszczackie lasy. Te miejsca, dziś, jak widzicie, mocno zarośnięte, były niemymi świadkami bardzo wielu przyjemnych chwil, ale też wielu chwil. Potwornie smutnych, jeśli chodzi o życie tutejszych mieszkańców. Piękne bieszczady, w które tak wielu chciałoby uciec, są przeorane historycznymi ranami, ale może wreszcie nadchodzi czas, jak można rzucić, może nie wszystko, ale przynajmniej dawne spory i wspólnie spokojnie popatrzeć w przyszłość. I wcale nie trzeba w tym celu jechać w bieszczady, wystarczy zacząć we własnej głowie, ale jeżeli w Waszym życiu pojawi się czas i możliwości, to oczywiście serdecznie Was tutaj zapraszamy wbijajcie w Bieszczady, a my widzimy się niedługo. Ale mnie coś rypało w ucho, o mój Boże!